Dzień dobry, w dzisiejszym filmie chciałabym z Wami porozmawiać na temat alg, bo algi bez wątpienia są cennym surowcem kosmetycznym, wykorzystywanym przede wszystkim w takiej kosmetologii profesjonalnej do użytkowania gabinetowego. Natomiast jeżeli chodzi o taką kosmetykę dostępną ogólnie, to te algi gdzieniegdzie się przewijają, ale tak naprawdę jest to takie słowo wytrych, które wielu osobom się kojarzy, aha, algi są spoko, ale tak naprawdę co one robią? No na pewno nawilżają, na pewno antyoksydacja. No i dlaczego niby tak marketingowo są strasznie popularne i jakoś tam rozmuchiwane, ale jakoś tak mam wrażenie, że no to tak nie chwyta, tak? Algi nie chwytają w taki sposób, jak jeszcze kilka lat temu chwytał kwas hialuronowy, śluz ślimaka, olej arganowy czy kokosowy. Te algi, no one się przewijają, wszyscy je doceniają, ale żeby był na nie taki boom, jak nie wiem, na retinol, witaminę C czy niacynamid, to nie. A szkoda, bo algi są bardzo cennym surowcem kosmetycznym. Tylko mówiąc ogólnie algi, to weźmy pod uwagę, że to są po prostu pewnego rodzaju rośliny wodne, morskie. To są tak zwane makrooglony, wodorosty. Więc ciężko jest powiedzieć po prostu bardzo ogólnie, że algi, no to one mają działanie tu. To tak jakbyśmy chciały powiedzieć o roślinach w kosmetologii, tak? To są rośliny wodne. Więc tak jakbyśmy chciały powiedzieć o roślinach lądowych. Rośliny lądowe to super substancja pielęgnacyjna, bo działają nawilżająco i antyoksydacyjnie. Zgadza się? No zgadza się. Ale co nam to wiele, czy nam to wiele mówi? No niewiele nam to mówi, ale jeżeli powiemy już, nie wiem, konkretnie o ekstrakcie z owsa, o ekstrakcie z nasion jabłek, ekstrakcie z wąkroty azjatyckiej, no słuchajcie, to już jest coś, co już nam mówi, gdzieś tam zaskakuje, coś już tak bardziej. Więc z algami też tak jest. Mówimy algi, ale to jest bardzo ogólna grupa organizmów wodnych, to jest bardzo szeroka grupa roślin. I w dzisiejszym filmie zagłębimy się troszeczkę w ten temat, opowiem Wam troszkę więcej i tak od ogółów przejdziemy do szczegółów. Zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Algi jak najbardziej są cennym surowcem kosmetycznym. I najpierw zacznijmy od tych ogółów. One działają bardzo wielokierunkowo i z racji tego, w jakim środowisku one przebywają, to tak naprawdę ogół alg zawiera pewne cechy, które są spójne dla całej grupy alg. Między innymi to, że są bogate w polisacharydy, a one działają bardzo dobrze nawilżająco zarówno bardziej na powierzchowne, jak i głębokie warstwy naskórka. Dodatkowo w algach znajdziemy mikro i makroelementy, które działają na skórę odżywczo, kwas hialuronowy oraz karageniany. A karagenian jest substancją, która pobudza naszą skórę do tego, by produkowała więcej kwasu hialuronowego. I niektóre firmy wspominają, jakby rozróżniają ten kwas hialuronowy, że on nie jest dostarczony z zewnątrz, tylko stymulujemy pobudzenie naszego własnego kwasu hialuronowego i określają to jako epidermalny kwas hialuronowy, czyli ten, który powinien być w skórze i jest produkowany w skórze i pozostaje w skórze, a nie jest dostarczany z zewnątrz. Więc karageniany pod tym kątem są super cennymi składnikami kosmetycznymi, że właśnie stymulują naszą skórę do tego, by była lepiej nawilżona sama z siebie poprzez produkcję własnego kwasu hialuronowego. To tak ogółem, bo we wszystkich algach są te karageniany, są właśnie te polisacharydy, stąd działamy tak bardzo wielokierunkowo, nawilżająco też są te mikro-makroelementy, które sprawiają, że algi działają na skórę odżywczo. Jednocześnie algi jako no, stworzenia zbudowane w 90% z wody, one dają takie odczucie, że są bardzo lekkie dla naszej skóry i nie działają obciążająco, dlatego one często znajdują zastosowanie również w terapii skór tłustych, trądzikowych, mieszanych, które chcemy nawilżyć i poprawić ich odżywienie i koloryt, ale nie możemy zastosować zbyt mocno obciążających formulacyjnie substancji. Przejdźmy więc do tego, jakie między innymi algi możemy znaleźć w kosmetykach. Ja tutaj wymienię takie najbardziej popularne algi, natomiast tych alg jest cała masa i cała mnogość, tak samo jak roślin lądowych jest całe mnóstwo i ciężko w jednym filmie zawrzeć wszystkie rośliny, które są stosowane w kosmetologii, te rośliny lądowe, no to w tym momencie jakby mamy taki kolejny wielki blok, wielkie pudło z napisem algi, czyli rośliny wodne. Jest ich po prostu całe mnóstwo i
jest naprawdę szereg badań prowadzonych pod kątem tego, jakie kolejne algi będą się nam pojawiały w kosmetologii w kolejnych latach. Więc mam nadzieję, że ten film dzisiejszy zwróci Waszą uwagę, że alga aldze nierówna i to, że kiedyś słyszałyście coś o algach, a za jakiś czas pojawią się jakieś nowe algi, to warto zwracać uwagę na to, co to jest za alga i czy to jest coś nowego, w jaki ona sposób może działać, czy poznany jest jakiś inny mechanizm jej wpływu na skórę, bo to nie jest to samo, co było do tej pory. Te algi po prostu są bardzo zróżnicowanymi surowcami kosmetycznymi. No i jedną z takich alg, które powiedziałabym, że jest całkiem popularna na przestrzeni ostatnich lat, ona się tak zaczęła gdzieś wybijać marketingowo, ale kurczę, no nie chwyciła z racji tego, że właśnie chyba te algi traktowane są troszeczkę po macoszemu, że bardziej kojarzymy algi jako algi jakąś grupę surowców niż jako konkretnie, że to jest taka i taka alga i ona ma takie działanie. To była właśnie alga śnieżna. Ja widziałam, że ona się mocno zaczynała przewijać w różnych kosmetykach naturalnych, ale no, nie odniosła takiego sukcesu marketingowego, jak chociażby właśnie retinol, kwas hialuronowy, olej arganowy. Bo alga śnieżna w ogóle jest bardzo ciekawą algą z racji tego, że ona ma super właściwości wymiatające wolne rodniki oraz pobudzające syntezę kolagenu w skórze. Więc alga śnieżna była typową algą dedykowaną skórom dojrzałym, by zadziałać na nie kompleksowo i antyoksydacyjnie i stymulując tą skórę do odnowy, do tego właśnie to, co jest we wszystkich algach, czyli te karageniany, polisacharydy, mikro-makroelementy, czyli działamy wielokierunkowo, odżywczo i nawilżająco na tą skórę, pełny kompleks dobroci dla skór dojrzałych. Natomiast algami, które są bardzo popularne, bardzo od dawna wykorzystywane w kosmetologii i są bardzo uznane, są algi zielone, spirulina i chlorella. Zacznijmy od spiruliny. Spirulina jest w ogóle mega cennym surowcem kosmetycznym z racji tego, że działa bardzo wielokierunkowo. I spirulina, poza tym, że jest lekka, nieobciążająca dla skór tłustych, mieszanych czy trądzikowych, to wręcz ona reguluje tą pracę gruczołów łojowych. Dlatego spirulina jako pierwszy wybór dla skór problematycznych jest super rozwiązaniem. Do tego spirulina poprawia dotlenienie skóry, ponieważ ona pobudza przepływ krwi i limfy, sprawia, że te wszystkie mikro i makroelementy, które ona dostarcza, jeszcze lepiej krążą w skórze i dzięki temu skóra ma od razu bardziej wyrównany koloryt, wydaje się być taka bardziej promienna, wypoczęta i świeża. Chlorella natomiast jest bardzo bogata w aminokwasy, które z jednej strony w pierwszej kolejności, przy pierwszym kontakcie ze skórą działają nawilżająco, ale im dłużej na skóry oddziałują, tym bardziej pobudzają syntezę kolagenu. Więc chlorella znowu bardziej dla skór, które może nie mają problemów tak bardzo z przetłuszczaniem się, ale już chcemy troszeczkę opóźniać procesy starzenia i zadbać o mocne nawilżenie. Inną grupą alg, które znalazły zastosowanie w kosmetologii, jest grupa alg czerwonych, między innymi alga czerwona Rhodella violacea. Ona ma właściwości łagodzące, poprawiające regenerację skóry i procesy naprawcze, które toczą się w skórze. Dlatego jest ona świetnym surowcem dla skór podrażnionych, zaczerwienionych, z atopiami, które wymagają silnego łagodzenia i ukojenia. Inną algą czerwoną jest Jania rubeus. I to jest znowu intrygująca alga, ponieważ ona ma bardziej właściwości relaksacyjne w kontekście mimiki twarzy, więc działa nam troszeczkę na zasadzie botox-like, ale dodatkowo też działa lipolitycznie na tkankę tłuszczową, dlatego znajduje zastosowanie w kosmetykach antycelulitowych. No, niespotykane w ogóle działanie pod kątem pielęgnacyjnym, rzadko spotykane, a jednak obecne w algach. I zobaczcie, jedna alga ma bardziej... Ktoś by mógł powiedzieć, że to jest alga czerwona. No dobra, ale co nam to mówi? Bo jedna z tych alg czerwonych w ogóle działa nam lipolitycznie i w ogóle tak botox-like, a druga alga, która też jest z grupy alg czerwonych, działa nam łagodząco i naprawczo, więc całkiem dwa inne światy. A jednocześnie zobaczcie, te nazwy są łacińskie, więc ciężko jest je zapamiętać, ciężko je jest przerzucić do marketingowego, wiecie, gdzieś tam żargonu, ciężko jest je wtłoczyć, trzeba byłoby im wymyślić jakieś nazwy marketingowe, żeby to przebić. A sama nazwa alga czerwona może niewiele mówić, bo ktoś już kiedyś na temat innej algi czerwonej mógł coś innego opowiadać, więc to nie jest aż tak zachwalające, tak bardzo chwytające marketingowo, a same nazwy są bardzo trudne i nie wpadające w ucho szerszemu gronu odbiorców.
Ogólnie o algach, w takim powiedziałabym żargonie kosmetologicznym, mówi się, że alga im bardziej śmierdzi rybą, tym lepiej działa. I jest to prawda, bo im mniej przetworzony surowiec, tym jest bardziej bogaty w te wszystkie dobroczynne składniki, ale fakt faktem doznań zapachowych to dostarcza i może być tak, że na przykład zdecydujecie się w renomowanym spa na maskę algową i spodziewacie się, że jak idziecie do spa, no to zapewnie będą Wam towarzyszyć bardzo przyjemne zapachy, doznania w ogóle organoleptyczne, a tutaj się okazuje, że dostajecie na twarz, pod nos, no coś, co śmierdzi rybą, ale to nie znaczy, że preparat się zepsuł albo coś jest nie tak, tylko rzeczywiście w tych cenionych ośrodkach algi, które są stosowane, są wysokiej jakości, naprawdę mocno są zapachowe pod kątem tego naturalnego ich zapachu, bardzo morskiego, bardzo rybnego. Natomiast jeżeli w domowych warunkach zastosujecie sobie taką algę, a macie kota, to uwierzcie mi, ten kot będzie Wami oczarowany i bardzo będzie chciał sprawdzić, co macie na twarzy. Rybkę? I może macie takie skojarzenie, no ale w gabinetach spa nakładane są czasem takie maski, które są maskami algowymi, które zastygają na twarzy i one nie mają tego uporczywego zapachu. To nie alga, to alginat. Faktycznie te słowa odnośnie tych masek, właśnie takich o konsystencji żelowej, zastygającej na twarzy i potem tak ściągamy to jednym ruchem, albo pani kosmetolożka, która wykonuje zabieg, ściąga to jednym ruchem, to tego typu maski, no można powiedzieć, że one są algowe, ale lepiej byłoby rozróżniać je, że to są maski alginatowe. Alginat to jest agar-agar i on jest jak najbardziej pozyskiwany z alg. Tylko że alginat nie ma zbyt wielu związków, które mogłyby do skóry przeniknąć i zadziałać na nią dobroczynnie. To jest po prostu jakiś związek wyekstrahowany z alg, dość jednorodny pod kątem składu chemicznego i niewiele tam jest substancji, które na skórę mogłoby przeniknąć. Dlatego, jeżeli chodzi o maski alginatowe, pod nie nakłada się jakieś serum, natomiast ten alginat, zastygając, tworzy rewelacyjną okluzję na skórze. Tworzy się przez to taki mikroklimat, że ciepło, które wydziela nasza skóra, nie wydobywa się przez ten alginat. Ten alginat jest pewnego rodzaju taką szczelną barierą przed wymianą jakby temperatury. To sprawia, że pomiędzy skórą a tym alginatem tworzy się no, dość ciepła temperatura. To sprawia, że skóra troszkę bardziej się poci, otwierają się gruczoły łojowe, potowe. Skóra staje się troszkę bardziej wilgotna i lepiej ona w ten sposób przyswaja związki, które były na nią nałożone wraz z serum, które jest właśnie pod tą alginatową maską. Więc jest to też cenny składnik, jest to też cenny w ogóle taki proces, który jest stosowany w kosmetologii. Ciekawy, natomiast nie jest to jeden do jednego. Jeżeli chcecie iść na kurację taką faktycznie algą, to wiedzcie, że to będzie śmierdzieć i to będzie na twarzy zastygać. Więc takim sposobem na to, żeby łatwiej to było potem ściągnąć z twarzy pacjenta, jest to, że na przykład nakłada się wilgotny kompres i ten kompres jest zrobiony z takiej pieluszki tetrowej albo gazy. Coś, co potem właśnie kosmetolog wykonujący zabieg może sobie po prostu jednym ruchem ściągnąć z twarzy i tylko doczyścić płatkami kosmetycznymi. No bo gdyby próbować bieżącą wodą tę algę zmywać z twarzy, to trwa to po prostu przeokropnie długo i wcale nie jest przyjemne, jeżeli pocieramy czymś twarz, która do tej pory była na przykład wymasowana, wypielęgnowana, zrelaksowana pod wpływem tej algi. No i teraz czymś tam musimy pocierać i jeszcze dodatkowo to wszystko spływa gdzieś we włosy pacjentce, więc tą gazę się tak właśnie ściąga jednym ruchem. Więc maski algowe, a alginatowe, obie mają początek w algach, ale jednak są całkiem przeznaczone do innych protokołów zabiegowych i mają całkowicie inne działanie, inny schemat ich działania. I to na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że był on dla Was ciekawy, że dowiedziałyście się chociaż troszeczkę coś więcej na temat tych alg i dlaczego nie warto jest wrzucać je wszystkich do jednego worka, tylko może w ten sposób bardziej zainteresujecie się algami, które są w Waszych ulubionych kosmetykach, co to konkretnie jest za alga i na jakiej zasadzie ona działa, co ona dobrego robi i mam szczerą nadzieję, że na rynku będzie pojawiać się więcej kosmetyków z algami i że marketing kosmetyczny jakoś
znajdzie sposób, by lepiej propagować te substancje, jakimi są algi, ale nie pod kątem tego ogólnego, że to jest alga zielona, czy alga brunatna, czy alga czerwona, czy w ogóle, że jest alga morska, tylko właśnie pod kątem tego nazewnictwa, by łatwiej było to dedykowane i celowane, łatwiejsze do przysposobienia dla odbiorcy, co to jest za związek i dlaczego warto na niego zwrócić uwagę. Serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się niebawem w kolejnym filmie. A ja bardzo chętnie poznam Wasze ulubione kosmetyki, które zawierają algi. Podzielcie się koniecznie, jakie ostatnio testowałyście i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Cześć!